Panie, to rzeczywiście bardzo istotna kwestia, ponieważ neuromodulacja jest na świecie szeroko stosowana od ćwierć wieku. W Polsce od kilku lat jesteśmy na dobrej drodze do tego, żeby, żeby była ona dostępna i żeby była dla polskich pacjentów również refundowana. Wiem, że trwają w tej chwili liczne prace w tym kierunku. Musimy pamiętać o tym, że dobrze było, gdyby ta dostępność była taka, jaką Przewiduje Agencja Oceny Technologii Medycznych, czyli byłaby ta procedura wykonywana w polskich szpitalach przez polski zespół lekarzy, którzy potem mieliby doskonały nadzór nad tymi pacjentami. Na czym polega problem z wyjazdami za granicę? Czasami jest konieczna korekta funkcji tego modulatora i pacjent niepotrzebnie jest narażany na konieczność wyjeżdżania za granicę, podczas gdy te wszystkie, te wszystkie techniczne aspekty również mogłyby być na miejscu uregulowane. Musimy też pamiętać, że neuromodulacja służy nie tylko poprawie funkcji pęcherza moczowego, ale jest również stosowana w różnego rodzaju zaburzeniach funkcji przewodu pokarmowego i myślę, że ta grupa pacjentów również by mogła odnieść dużą korzyść ze stosowania neuromodulacji krzyżowej.